dla finansowej edukacji. Witam w dzisiejszym materiale. Postaram się omówić strony, według mnie, które są najlepsze, jeżeli chodzi o wyszukiwanie informacji na tematy giełdowe. Wszystkie strony, które wymienię, są płatne. Myślę, że drugi materiał, który się pojawi za jakiś tydzień, będzie z darmowymi stronami. Dużo osób pyta się, gdzie można znajdować informacje, które są płatne oczywiście, dlatego, no bo nic nie ma na tym świecie praktycznie za darmo. Nawet jak nam się wydaje, że coś jest za darmo, to potem się koniec końców okazuje, że płacimy za to znacznie większą kwotę, niż początkowo nam się wydawało. No dobrym przykładem jest Robinhood, który, jeżeli zobaczymy sobie tego brokera popularnego w Stanach Zjednoczonych, pod względem użyteczności, no to rzeczywiście wygląda bardzo fajnie, komicznie, wygląda trochę jak takie kasyno, to jest akurat niebezpieczne i to może się wielu osobom nie podobać, natomiast w teorii nie pobiera żadnych opłat. No i w praktyce również, rzeczywiście kupując akcje z rynku amerykańskiego, nie płacimy żadnej prowizji. Natomiast Robinhood udostępnia nasze dane funduszom, z tego między innymi żyje, różnego rodzaju, niektóre są bardziej szemrane, niektóre mniej, bankom inwestycyjnym, też normalnym bankom, różnym rodzajom korporacji, które są związane z branżą inwestycyjną, pozycje oraz to, jak się zachowują uczestnicy rynku. Przekazywanie tych informacji na początku wydaje się mało szkodliwe, no bo taka osoba, która sobie kupuje akcję, myśli, co mnie to tam obchodzi, niech sobie sprzedają te informacje, ja mam akcję za darmo. Natomiast 90% użytkowników Robinhooda działa praktycznie w oparciu o te same emocje i o te same przekonania, które są błędne. I to, że Robinhood daje te dane do konkretnych instytucji, one wykorzystują to do własnych celów, często wystawiając przeciwstawne transakcje, sortując, grając pod wzrosty, pompując niektóre aktywa, wywołując jeszcze większe hossy. I tutaj dobrym przykładem jest GameStop. Dużo osób uważa, że wzrost GameStopa, niesamowity, on był wywołany dzięki tylko i wyłącznie ludziom z Reddita i że po prostu przyszła rewolucja drobnych inwestorów. To jest bzdura. Tak naprawdę, jak sobie zobaczymy, jak była przygotowana ta akcja, to tam pierwsza rzecz. Uczestniczył w tym ten znany inwestor Michael Burry, który już wcześniej posiadał duże, spore udziały. On namówił zarząd GameStopa do konkretnych działań, między innymi w czasie, między innymi zmniejszanie ilości akcji w obiegu poprzez skup akcji własnych. To był jeden z pierwszych elementów. Drugi, tam jakieś takie kwestie marketingowe, część było rzeczy, które nie są do końca znane i jasne, więc my nie wiemy, co tak naprawdę im doradzą. No z całą pewnością miał w tym interes. To jest pierwszy element. A drugi element to jest to, że część funduszy, między innymi tam był chyba Melvin Capital i Citadel, miała shorty. Citadel chyba potem, ale Melvin Capital, który był znany też z shortowania CD Projektu, miał spore pozycje short. I problem polega na tym, że tam od początku ilość shortujących była stanowczo za duża w stosunku do ilości akcji, jakie były w obiegu. Natomiast to wybicie short squeeze'owe, ulica tak zwana, nie tylko nikogo nie obrażając, po prostu tak się mówi, inwestor uliczny, czyli osoba, która nie jest zawodowo związana z rynkiem finansowym inwestycyjnym. Osoba z ulicy podbiła to grono, podbiło tą wycenę, natomiast dane pokazują, że tam również maczały swoje ręce inne fundusze, które chciały, których między którymi jest rywalizacja, które również chciały wycisnąć tutaj Melvina, a potem Citadel, więc tutaj rzadko się zdarza, żeby coś było za darmo, nawet jak nam się tak na początku wydaje, ponieważ historia pokazuje, że za darmo to kończy się dwa razy drożej, niż jakbyśmy zapłacili koniec końców tą normalną stawkę. Dlatego strony, które teraz podam, one są bardzo wysokiej jakości i niektóre są relatywnie drogie. Pierwszą stroną, o której już wielokrotnie mówiłem i którą wielokrotnie w pewnym sensie polecałem, oczywiście za darmo, ja żadnej afiliacji z tą stroną nie mam, jest to strona Guru Focus. Guru Focus jest stroną, na której posiadamy bardzo wiele danych. Zaraz przejdę do zalet i wad. Największą zaletą jest to, że mamy praktycznie tutaj wszystko. Od wskaźników fundamentalnych, też tworzonych przez Guru Focus bezpośrednio, wszystkie rynki światowe, jeżeli kupimy wersję Plus,
i osobne rynki. Od Europy, Stany Zjednoczone, mamy tutaj Azję, więc naprawdę ilość rynków jest niesamowita. Nawet pojawiają się tam takie egzotyczne rynki jak Turcja, nawet mniejsze rynki, więc mamy cały świat dostępny na Guru Focus, również wskaźniki. I tutaj jedna rzecz bardzo istotna. Również możemy sprawdzać niektóre ADR-y, niektóre są bardziej płynne, niektóre mniej. Już wielokrotnie mówiłem o ADR-ach, natomiast jeżeli chodzi o Guru Focus, nie wszystkie rynki są idealnie aktualizowane. Jeżeli napiszemy do ludzi z Guru Focus, oni nam to pewnie prędzej czy później zaktualizują, dlatego należy pamiętać, jak jest jakaś firma mało płynna, z dziwnego, egzotycznego rynku, wtedy trzeba ją sprawdzić bardzo dokładnie, czy te wskaźniki na pewno pokrywają się ze stanem faktycznym, ponieważ niektóre mogą być aktualizowane z opóźnieniem. I też bardzo ważna rzecz, o której należy pamiętać, niektóre wskaźniki można wyliczać, dlatego bo nie ma, na niektórych wskaźnikach jest pewna rama, jakie należy wyliczać, na przykład cena do zysku, cena do wartości księgowej, cena do sprzedaży. Natomiast na przykład wskaźnik PEG, Price to Earnings Growth, o którym już mówiłem milion razy, można go wyliczać na różne sposoby i Guru Focus wybiera swój sposób, dlatego jeżeli Państwo chcecie, macie wykupiony pakiet na Guru Focus, to ja zachęcam do sprawdzania wzoru, w jaki dany wskaźnik się posługuje i jak wykorzystuje dane fundamentalne do okazania rzeczywistości. To jest bardzo istotne. Niektóre wskaźniki są również dodane przez Guru Focus i stworzone przez nich, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany dokładnym mechanizmem działania wskaźnika, powinien to dokładnie sprawdzić. Na Guru Focus również mamy dostęp do ruchów funduszy inwestycyjnych, które są również publikowane często z opóźnieniem, ale to wynika bardzo często z funduszy, które celowo często przyciągają swoje rzeczywiste zamiary i ruchy, stosując różne, można powiedzieć, rozwiązania prawne. Dlatego to jest też bardzo ciekawe. Można zobaczyć, jak wykonują ruchy konkretne fundusze i należy też to na to nie zwracać tak bardzo dokładnie uwagi, dlatego bo redukcja przez fundusz pozycji nie oznacza sprzedaży. Dużo osób uważa, patrząc tylko i wyłącznie na słupki sprzedaży czy kupujących, czy to funduszy małych, czy wersji plus tych wszystkich, czy jakichś insiderów, sprawdza tylko i wyłącznie te słupki, które są tam niebieskie, przepraszam, które są zielone i czerwone. I ktoś na pierwszy rzut oka patrzy tylko na te czerwone. Myśli sobie, że jeżeli tych czerwonych jest dużo więcej niż zielonych, to oznacza, że na pewno fundusze masowo sprzedają. Nie. Jeżeli mamy fundusz dowolny i on posiada dużą ekspozycję w jakiejś firmie X, dajmy na to firmie Apple, i ta firma zbyt szybko rośnie, to on w ramach zarządu, nie tylko zarząd to funduszu nakazuje, ale również statut funduszu inwestycyjnego, on musi tą pozycję, która bardzo zarobiła, redukować, ponieważ występuje ryzyko wynikające ze zbyt małej dywersyfikacji portfelowej i wtedy za bardzo opiera się portfel na innym aktywie. Są fundusze, które mają bardzo skoncentrowane pozycje jednoakcyjne, ale to są fundusze, które posiadają niesamowitą renomę, gdzie zarządzający ma ogromny udział, jako jest dużym udziałowcem w tym funduszu. Przykładem takiego funduszu jest Berkshire Hathaway, prowadzony przez Warrena Buffetta. Natomiast większość funduszy inwestycyjnych zarządzający nie mają tak ogromnego udziału jak Buffett w ujęciu procentowym i muszą bardziej się dywersyfikować. Dlatego proszę zwrócić uwagę, czy mamy jakąś pozycję X, napis sold out, czyli wyprzedaż, czy mamy napis po prostu redukcję. Jeżeli jest redukcja, to wcale nie oznacza, że firma jest mniej atrakcyjna, a wbrew pozorom to może być taka ciekawa pułapka, która polega na tym, że fundusz redukuje daną pozycję. Też trzeba zobaczyć, jakiej wielkości jest ta redukcja, doważa inne aktywa i później będzie wyprzedawał te mniejsze swoje pozycje, znowu dobierał te akcje. Fundusze aktywnie zarządzane robią różne dziwne manewry, których my nie widzimy z perspektywy tak krótkiego czasu jak 3-6 miesięcy, tylko zazwyczaj to widać po okresie roku. Na Guru Focus mamy również artykuły, one akurat są średniej jakości. Jest bardzo fajna opcja na Guru Focus, jak wejdziemy sobie w dowolną firmę, na samym dole, po prawej stronie, jest taka zakładka Headlines. Tam mamy wszystkie artykuły, takie najbardziej znane z różnych stron, dotyczącej naszej konkretnej firmy. To się sprawdza dla dużych firm, ale to jest też fajne miejsce, żeby szukać jakichś artykułów, które poruszają tematy związane z zyskami firmy, z jakością firmy, z rozwojem firmy. Bardzo fajna strona, nie idealna przez względu na aktualizację wskaźników, no i cena. Jeżeli chodzi o cenę, to pakiet ze wszystkim, czyli wszystkie rynki wersja plus kosztuje $3000 rocznie. Natomiast jeżeli weźmiemy te mniejsze pakiety, na przykład rynek amerykański bez plus, to on będzie kosztował tam $200-300 chyba rocznie, czy 400, nie pamiętam nawet. Dlatego to wszystko zależy, jaki rynek weźmiemy pod uwagę, ilość tych rynków, więc każdy powinien się zastanowić, czy po pierwsze jego budżet portfelowy pozwala mu na taki zakup, a po drugie, czy koniec końców
Ja na jakim rynku chcę inwestować? Czy tylko Stany, czy tylko kraje rozwijające się? Każdy ma swoją strategię inwestowania i każdy powinien ją przystosować do swoich preferencji, żeby czuć się na rynku w porządku. No bo to, że ja coś powiem, to wcale nie musi być prawda. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, nie musi się to sprawdzić, nawet jeżeli mam dobre zamiary. Kolejna rzecz, no trzeba się czuć dobrze z pewnymi akcjami. No jeżeli ktoś cały czas nie może spać z jakąś pozycją portfelową, to nie da rady podczas korekty czy podczas bez. Kolejną stroną, trochę inną i też trochę tańszą, jest strona Seeking Alpha. Seeking Alpha jest relatywnie znaną stroną na świecie, jedną z takich bardziej znanych. Też mamy tam podstawowe wskaźniki i screenery. Też nie dodałem przy faku, że tam mamy screenery akcji. Możemy wpisywać wszystkie dane fundamentalne i sobie wyszukiwać akcje pod względem tych danych. Natomiast jeżeli chodzi o Seeking Alpha, mamy tutaj różnych analityków. Mamy wersję darmową i wersję pro oczywiście. Ta wersja darmowa jest bardzo okrojona. Natomiast dla wersji pro, która kosztuje niedużo, z tego co pamiętam. Ta cena nie jest relatywnie wysoka. Za chwilę to sprawdzę i zatrzymam to nagranie i szybko sprawdzę. Natomiast cena Seeking Alpha jest naprawdę adekwatna w większości przypadków, ponieważ tu mamy różne opinie różnych analityków, osób związanych z inwestowaniem, dotyczących firm, jakieś wyjaśnienia fundamentalne. Niektóre opracowania są dłuższe, bardzo długie, nawet bym powiedział. Więc to jest fajna opcja, żeby wyszukiwać jakieś okazje inwestycyjne. Jeżeli ktoś ma spory kapitał, to zakup. Nawet nie trzeba mieć spory. Nie wiem, dla każdego słowo spory oznacza inną kwestię. Po prostu spory w tym sensie, że koszt abonamentu nie będzie stanowił żadnej istotnej roli w jego inwestowaniu. To o tym należy pamiętać. Natomiast jeżeli sprawdzimy sobie Seeking Alpha, ono rocznie kosztuje około $200, wersja Pro. Z tego co pamiętam, więc tutaj $200 płacimy do roku, natomiast mamy naprawdę bardzo duże ilości i wysokiej jakości materiały, bardzo ciekawe analizy i to jest fajna opcja wyszukiwania jakichś okazji inwestycyjnych, jakichś perełek. Jeżeli ktoś lubi tego typu zadania, ja różnie do tego podchodzę, czasami to jest ciekawe, albo na przykład ktoś jest zainteresowany, dlaczego dana akcja spadała. Naprawdę, ja wielokrotnie korzystałem z Seeking Alpha i byłem zadowolony. Nigdy nie było tak, że niczego się ciekawego nie dowiedziałem, więc na taki wieczór spokojniejszy czy na weekend fajnie sobie poczytać różnego rodzaju. Tutaj w zakładce premium mamy różnego rodzaju analizy dotyczące firm, też jakieś tam portfolia, różne budowane w oparciu o różne firmy, na podstawie których też można teoretycznie budować jakiś portfel, ale ja odradzam. Więc to jest fajne narzędzie do czytania różnych opinii i różnych strategii inwestycyjnych, idei inwestycyjnych, nazwijmy to, do tworzenia swojego portfela i zdania, to jest ważne. Czyli mamy jakąś firmę X, Alibabę, cokolwiek, czy firmę Apple, to chcemy poczytać, co sądzą inni uczestnicy rynku, którzy podają różne argumenty za i przeciw. Bardzo ciekawa strona, warto z niej korzystać, tym bardziej, że cena nie jest wygórowana, no bo $200 rocznie to w większości przypadków, jest ta też wersja tańsza, tam poniżej $100, więc można naprawdę za fajne pieniądze mieć bardzo fajne artykuły i dużo bardzo merytorycznej wiedzy. Dodatkowo wskaźniki jakieś podstawowe dotyczące również ETF-ów, więc można naprawdę fajnie to sprawdzić. Jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, niestety nie mamy tutaj dostępu, czyli tu jest ta wada dla Eurofox, dlatego ona jest dużo tańsza, nie mamy tego. Natomiast jak ktoś chce sprawdzić ADR-y, które są notowane na giełdzie amerykańskiej, one również są poruszane, więc i też jest problem z małymi firmami. Jak jest firma skrajnie mała z jakiegoś, akurat ze Stanów, skrajnie małe firmy, pewnie jakieś informacje na pewno będą podstawowe, ale jak jest naprawdę skrajnie mała firma notowana na giełdzie, to te dane są bardziej okrojone. O tym należy pamiętać, więc warto się również przyjrzeć stronie Seeking Alpha. Wiele osób lubi zagrane funduszy i banków inwestycyjnych, różnych analityków też śledzić. Jest to jakieś rozwiązanie. Nie w 100% opierać swojego zdania o analizie tutaj różnych postaci. Natomiast na Guru Focus możemy bardzo dużo rzeczy sprawdzić, jeżeli chodzi o ruchy funduszy. Natomiast jeżeli ktoś chce taką typową stronę tylko i wyłącznie do funduszy, do jakichś tego typu rzeczy, jakieś upside'y przewidywane, a wycena dla analityków, według analityków, jakaś średnia wyciągana, najgorsza, najlepsza, różnego rodzaju jakościowo, jak wygląda dany analityk, czy jego analizy są sprawdzone na przestrzeni ostatnich lat, czym się specjalizuje. Bardzo fajną stroną i bardzo, bardzo dobre pieniądze jest strona TipRanks. Jest to strona, na której możemy znaleźć wszystkie informacje związane z analitykami, funduszami inwestycyjnymi, researchami, tak jak powiedziałem, tymi upside'ami, czyli
teoretyczną wyceną według różnych funduszy. Naprawdę mało jest tak dobrej jakości stron, jeżeli chodzi o dane związane z typowo fun, z analizami i analitykami. I cena jest, mamy tutaj dwie wersje. Mamy wersję premium, ona jest najbardziej popularna i dla większości z Państwa ona się najbardziej sprawdzi. Ona kosztuje około $29. To jest cena miesięczna. I tu mamy tak naprawdę większość rzeczy, które możemy sobie sprawdzić. Możemy ustawiać alerty, tam są ograniczenia, jakie jedyne są, to, że nie możemy pobierać sobie danych w postaci pliku CSV, a dodatkowo, ale w formacie PDF jakieś możemy dane pobierać, które nas interesują. No i dodatkowo mamy lepsze wsparcie związane z supportem, jakaś obsługa, więc no i dodatkowo ilość ekspertów jest pewnie ograniczona niż w przypadku Ultimate. Wersja Ultimate kosztuje $50 miesięcznie. Czyli każdy powinien się zastanowić, co dla niego pasuje i jak to tutaj dla niego to będzie wyglądało. Natomiast strona TipRanks również jest naprawdę wspaniałą stroną. Mamy różnego rodzaju analityków z całego świata, od Japonii, też analityków związanych z Guru Focus czy Seeking Alpha. Dlatego mamy cały tutaj wachlarz bardzo ciekawych rzeczy. I co ciekawe, również mamy na przykład najbardziej znienawidzone akcje przez analityków, więc możemy uniknąć kupowania jakiegoś gorszego elementu w naszym portfelu. W następnym materiale poruszę inne strony, bo tych stron jest całkiem sporo. Oczywiście jest jeszcze jedna strona, na której można zdobyć wiele informacji bardzo ciekawych i kosztuje 89 zł za około 200, ponad 200 stron. Jest to strona finansowa edukacja, na której możecie Państwo zakupić sobie strategię inwestycyjną mistrzów, gdzie jest opisane, jak dobierać firmy pod konkretne strategie inwestycyjne. Na koniec dam taką informację, że strona, nowa strona finansowa edukacja jest w budowie. Ona będzie bardzo rozbudowana. Będzie posiadała forum, stałe jakieś bardzo dużo ciekawych informacji, grupy dla osób zarejestrowanych, dodatkowo blog, gdzie będą pojawiały się stale artykuły, jedne bardziej rozbudowane, drugie mniej, więc to będzie naprawdę bardzo duża strona, tam już kilka osób będzie w to włączonych, dlatego radzę obserwować to całe wydarzenie i stanowcza większość materiałów będzie całkowicie za darmo. Będzie wystarczyło się zarejestrować na stronie, więc tak naprawdę ilość rzeczy płatnych, które na tej stronie będą występowały, będą po pierwsze za, no nie będą to szkolenia 6000 zł. Tu nie ma takiej możliwości. Na pewno to nie będą takie, nie będą żadne, nie będzie żadnych szkoleń, bo od początku finansowa edukacja nie była firmą szkoleniową. Będzie większość elementów darmowych, każdy będzie mógł wyciągnąć jakąś wiedzę. Natomiast jak ktoś będzie wymagał jakichś bardziej złożonych informacji, ma większy portfel, bardziej rozbudowany, czy wymaga jakichś bardziej złożonych informacji, to będą pobierane jakieś symboliczne opłaty w ramach działalności finansowej edukacji. Więc warto śledzić, bo każdy na tym skorzysta, wszyscy będą zadowoleni i myślę, że będzie to fajna zabawa na przyszłość. Zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje są w opisie. Życzę udanych inwestycji i zachęcam do zapoznania się z stronami, które wymieniłem w tym materiale. Życzę udanego dnia.